Izabela Kszan, która przez ostatnie lata zyskała rozpoznawalność dzięki pracy w TVP, znalazła się w Centrum Zmian Kadrowych, jakie miały miejsce po 15 października na Woronicza. Wraz z nią z pytania na śniadanie odeszła cała dotychczasowa obsada, w tym Kasia Cichopek z Maćkiem Kurzejewskim oraz Małgorzata Tomaszewska z Aleksandrem Sikorą. Rozstanie z TVP oznaczało również koniec jej przygody z Kołem Fortuny, programem które również prowadziła. Niemniej jednak Izabela Kszan szybko znalazła nową ścieżkę zawodową. Krzysztof Stanowski, właściciel kanału zero, zaoferował jej pracę, co dla celebrytki stanowiło nowe otwarcie i możliwość kontynuowania kariery w mediach. Ta zmiana przyszła w momencie, gdy Izabela mierzyła się z wyzwaniami związanymi z nieruchomością, którą zakupiła kilka miesięcy wcześniej, nieświadoma nadchodzących zmian w jej życiu zawodowym mieszkanie, usytuowane w zabytkowej kamienicy wymaga szeregu zezwoleń na przeprowadzenie remontu oraz sporo czasu na jego realizację. Przejście Izabeli Kszan do kanału Zero może być dla niej nie tylko szansą na rozwój zawodowy w nowym środowisku, ale także okazją do zdobycia nowego doświadczenia i rozszerzenia swojego portfolio o inne formaty telewizyjne i internetowe. Wyzwanie związane z remontem nieruchomości dodaje kolejnego wymiaru do jej życiowej sytuacji, pokazując, jak zmienne i nieprzewidywalne może być życie osób publicznych. Izabela Kszan podzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z półrocznym procesem starania się o niezbędne zezwolenia na remont zakupionego mieszkania, co okazało się dla niej i jej partnera, Dominika, sporym wyzwaniem. Dużo stresów, rozczarowań i cierpliwości, ale od jutra oficjalnie wjeżdżamy. I nie, nie jestem naiwna. Wiem, że przede mną jeszcze wiele problemów, ale fakt. Że wystartowaliśmy z remontem, jest kojący, wyznała w mediach społecznościowych, dając do zrozumienia, że pomimo trudności, podjęcie decyzji o rozpoczęciu remontu przynosi jej pewną ulgę. Spekulacje dotyczące wpływu problemów mieszkaniowych na jej związek z Dominikiem zdawały się nasilać wraz z napotykanymi przeszkodami. Niemniej jednak, Izabella Kszan w wywiadzie dla Rewi postanowiła zakończyć te spekulacje wyrażając przekonanie, że jej partner stanie na wysokości zadania. Partner zawsze powinien nas doceniać i podbijać nasze poczucie wartości, powiedziała, podkreślając znaczenie wsparcia ze strony ukochanego w trudnych chwilach. Osoba z otoczenia Izabeli dodała, że teraz, mając mądrego mężczyznę u boku, celebrytka może patrzeć w przyszłość z optymizmem i snuć śmiałe plany. Ta pozytywna zmiana w podejściu i perspektywie na przyszłość świadczy o tym, że Izabela i Dominik są gotowi zamknąć rozdział związany z problemami mieszkaniowymi i wspólnie podjąć kolejne kroki w kierunku budowania wspólnej przyszłości w nowym domu.